Siemano poważniaki, zapraszam Was do kolejnego zestawienia najlepszych premier kinowych miesiąca. W marcu na tapecie będzie kilka tytułów oscarowych, ale nie zabraknie także luźniejszych propozycji. Gotowi? Zatem zapinamy pasy i ruszamy. The haters always say, Tonya, tell the truth. Jestem najlepsza, ja Tonya to dramat biograficzny z dużymi szansami na Oscara. Tonya Harding to wielokrotnie nagradzana łyżwiarka figurowa. By zdobyć miejsce w drużynie olimpijskiej i walczyć o medale, nie cofnie się przed niczym. Nawet jeżeli będzie musiała dokonać przestępstwa, by pozbyć się swojej głównej konkurentki. A to dopiero początek. W roli głównej zobaczymy Margot Robbie. Premiera 2 marca. Everyone has their own truth. Lady Bird, is that your given name? Yeah. Również 2 marca do kin trafi Lady Bird, komedia nominowana do Oscara w kategorii Najlepszy film 2018 roku. Christine to zbuntowana nastolatka z katolickiego liceum, której głównym wrogiem, w jej mniemaniu, jest jej własna matka, ciężko pracująca jako pielęgniarka. Obie mają skrajnie odmienne poglądy na życie, jednak ich charaktery o wiele więcej łączy niż dzieli. W rolach głównych możemy podziwiać Saoirse Ronan, znaną m.in. z Nostalgii Anioła oraz Laurie Metcalf. You both have such strong personalities. What is it? I have to go away for a while. Co powiecie na Czerwoną jaskółkę? Thriller szpiegowski z Jennifer Lawrence w roli głównej. Młoda Rosjanka Dominika, chcąc załatwić swojej mamie drogie leczenie, zgadza się na współpracę z tajną agencją, której celem jest wydobywanie informacji od szpiegów. Dostaje misję w Finlandii, której celem jest młody amerykański agent. Ta dwójka rozpoczyna groźną grę, która może wpłynąć na losy dwóch wielkich imperiów, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Film na podstawie bestsellera byłego agenta CIA Jasona Matthewsa. Z premierą 2 marca. You belong to them. They'll never let you go. I'll find a way. Burning asshole! Help me, please! This is it! Guys, make sure you get a piece of this cheese. No, it's just... The first one that follows us gets shot. Okay, roger that. You drive safe. 9 marca premierę ma komedia Wieczór Gier. Kilkoro przyjaciół spotyka się co tydzień, by grać w gry. Jednak tym razem stawiają na realizm. Jedno z nich zostaje porwane, a pozostali mają rozwiązać zagadkę i odnaleźć zgubę. I wszystko świetnie, z jednym małym wyjątkiem. Okazuje się bowiem, że nie wszystko jest grą, a przyjaciele mogli być świadkiem prawdziwego porwania. Jak mawiał klasyk, it's time to play the game. This place seems empty. I think everybody leaves after Labor Day. Fani horrorów na pewno ucieszą się na kolejną część filmu Nieznajomi. Czteroosobowa rodzina zamieszkuje na odludziu. Nie zdążą jednak rozpakować wszystkich kartonów, gdy u ich drzwi pojawi się tajemnicza nieznajoma. Otwierając jej drzwi, rozpoczynają chorą grę, w której przegrana oznacza śmierć. Ta noc będzie długa, podobnie jak towarzysząca jej udręka. Premiera 9 marca. I co, konfident jesteś? Chyca. Pitbull Ostatni Pies to polska propozycja na ten miesiąc. W kolejnej odsłonie znanej serii za kamerą znalazł się Władysław Pasikowski, reżyser odpowiedzialny m.in. za serię Psy oraz filmy Kroll czy Jack Strong. Policjanci szukają winnego zabójstwa funkcjonariusza. W wyniku zmian kadrowych komendant sięga po starą gwardię, która stanie w obliczu mafijnych porachunków gnębiących miasto. Premiera 15 marca. Jak chcesz się wypłacić? Pół miasta jest moje, a pół Wołomina. Będę brał z tej drugiej połowy. Je suis prêt. 16 marca do kin zawita dramat Happy End, opowiadający o bogatej rodzinie mieszkającej na północy Francji. Będziemy obserwować ją przez kilka tragicznych dla niej dni, podczas których wszelkie jej sekrety wyjdą na wierzch. Czy więzy rodzinne okażą się silniejsze od bolesnych sekretów i na końcu czeka nas Happy End? Musicie się sami przekonać. Film od legendarnego reżysera Michaela Haneke. Pourquoi t'es fait ça? Quoi? 3, 4, 5!
Również miłośnicy animacji znajdą w tym miesiącu odpowiedni seans dla siebie. Obraz Gnomeo i Julia, tajemnice zaginionych krasnali, to kontynuacja bajki Gnomeo i Julia. Główni bohaterowie tym razem trafiają do Londynu, gdzie dochodzi do licznych zniknięć krasnali ogrodowych. By rozwiązać tę tajemnicę, potrzebna będzie pomoc legendarnego detektywa, Sherlocka Gnoma. Premiera 16 marca. Wróg nas wyniuchał. Jeżeli czekaliście na najbardziej widowiskową premierę tego miesiąca z mnóstwem eksplozji, wielkich robotów i walki, to możecie już odetchnąć z ulgą. Przed wami druga część Pacific Rim o podtytule Rebelia. Syn jednego z bohaterów pierwszej odsłony dostaje szansę na to, by zejść z przestępczej drogi i kontynuować walkę z olbrzymimi najeźdźcami, w trakcie której dawniej zginął jego ojciec. Film z premierą 23 marca. Co wam Kaja mówiła nad jeziorem, nie? 23 marca premierę ma polski thriller psychologiczny Wieża Jasny Dzień. Nina wychowywana jest przez swoją ciocię i jej męża. Na kilka dni przed pierwszą komunią świętą w domu pojawia się biologiczna matka, której powód powrotu nie jest do końca jasny. Jednocześnie w okolicy dochodzi do kilku tajemniczych wydarzeń. Czy możliwe, że wszystko jest ze sobą powiązane? Film z pięknymi zdjęciami Kotliny Kłodzkiej to obiecujący debiut reżyserski Jagody Szelc. Przez naszego Pana Jezusa. I to by było na tyle. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z poważnej strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal poważnastrona.com oraz profil poważnej strony na Facebooku. A ja żegnam się już z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.